Siema, ja jestem Rezi, a dzisiaj kto pierwszy zdobędzie klucz do walizki wiszący na tych balonach, wygrywa. Przygotowaliśmy trzy zestawy balonów z helem, które utrzymują w powietrzu trzy klucze. Klucze te otwierają walizkę, w której jest ukryte 4000 zł. Glęcu, Szumi oraz Marek będą musieli zdobyć narzędzia, za pomocą których turowo będą rozbijali balony, by zdobyć klucz otwierający walizkę z hajsem. Jak zwykle zadania nie będą łatwe, a to od nich zależy, ile Thundercoinów wygrają. Tym razem licytacje będą jasne, więc chłopaki będą wiedzieli, kto ile daje Thundercoinów za narzędzie, które jest do wylicytowania. To ostatnia konkurencyjna nagrywka w takim towarzystwie. Chciałbym, żebyście w kolejnych filmach i wy mieli okazję i mogli wystąpić. Więc jeśli chcesz pojawić się w moim filmie, strzel suba w tamtym miejscu. Ten czerwony guzik to ten guzik, który musisz kliknąć, i zostaw łapę w górę. Oraz napisz komentarz, jakie jeszcze konkurencje możemy zrobić z chłopakami. No i wami w przyszłości. Zarąbiście podoba mi się dzisiejsza nagrywka. Poza tym, że chłopakom jednemu z chłopaków też się będzie podobała, bo dzisiaj cztery kafle są do zgarnięcia. Żywe, prawdziwe cztery kafle. To podoba mi się dzisiejszy aspekt tego, że będą to balony z helem, które będziecie rozwalali. Panowie, pierwszą waszą konkurencją jest coś, co widziałem w internecie. O, czyli znowu odgapiamy. Może nie, że odgapiamy, ale się bardzo tym zastosowałem. Panowie, musicie mnie znaleźć! Kto pierwszy mnie znajdzie, wygrywa! Święty. Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta. Tak. I Szumi już pewnie go ma. Rebek, where are you? Dobra, to nie był on. Bardzo grubi. Zobaczmy, czy go nie ma pod fotelem. Ja pier... Nie wystraszyłeś! Ej, Marek! Uj, co tam było w środku? Co ja wsadziłem? To ja! Rebek, jak nie odpowiesz, to znaczy, że ja już z góry wygrywam hajs. Tu byłeś! Byłem, tu wiem, chciałem przejść tam dalej, ale nie wiem jak. Kosz! No to ja, to ja, to ja, to ja. Rebek! Gdzie jesteś, Rebek? Znajdę cię! Nienawidzę go. Ja za ściankę też mógł wejść? Jak ty chodzisz w kółko, to jest nie fair, nie można rotować. Au! Marek, mam pomysł! Co? Daj telefon! Wow. Hej, Siri! Dobre! Kon? Remigius? Ej, dzwonię! Jo! Ja mówię, gdzie jest! O, znalazłem jego telefon. Skrzynka pocztowa. Remig, jak ty rotujesz? Halo? Ej! Co to? Ej, czekajcie! Ale to wszystko przez telefon. Dobrze go znaleźli, jak się miałem siłę. Kurde. Panie, ale kilka razy to rozgrywka. Oh, nice. Mamy tyle samo? Jakiś czas temu wraz z Milką zrobiliśmy akcję na moim Instagramie, która polegała na tym, żeby wymyślić nowy smak czekolady. Akcję tą wygrała Anna, która wymyśliła czekoladę o nazwie Piekielnie Słodka, w której jest ananas, chili i laska wanilii. I za chwileczkę odzwierciedlimy tą czekoladę w ilości trzech sztuk, ponieważ chłopaki będą musieli jak najszybciej je zjeść. A ten, kto zje szybciej, wygrywa Thundercoiny. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Teraz dodajemy laskę wanilii, którą trzeba oczywiście odpowiednio obrać. I wylewamy tą czekoladę do formy. Do tego ananas, chili i do lodówki. Gotowe. Niczym profesjonalny kelner. Chciałbym wam, chłopaki, zaoferować bardzo smaczną czekoladkę. Sam robiłem. Zdanie jest proste. Kto szybciej zje całą czekoladę, ten wygrywa. Czyli które z czekoladzie troszeczkę przesadziliśmy z ilością. Według Ani powinno się go dać mniej i tak powinno być, ale chłopakom chciałem zrobić troszeczkę niespodziankę. Ej, Ramek, czyli to był pomysł Ani? Ani twój, Ani mój? 3, 2, 1, start. Dobra. Ale muszę sobie takiego małego bajta wziąć. Nie, Markowi nie pomogą, za często wygrywa. Trochę pali! Trochę. Lubisz to? To jest dobre. A ja też, ja nie lubię ostrego, ale ze słodkim mi pasuje. A jak trafisz na większą górę... O, to jest to właśnie, taka rosyjska ruletka. W niektórych miejscach jest tego więcej. No jest więcej, jest, zdecydowanie. Ale fajnie, bo ta słodkość i no, ramana... Właśnie o to mi chodzi. Jakby... Kurde, Szymon, czy to była druga konkurencja, którą wygrasz? Ale to masz jeszcze przeżyć. Co jest? Ja, ja, dobra, jakby... Nawet się nie śpieszył. Minuta 47, zjadł po prostu. O, popaliło. Dobry pomysł, Ania. Bardzo dobra czekolada. Raski. Mareczku, starałeś się bardziej niż w ręce. Trochę tak, trochę to prawda, no. O, dziękuję. Nice, dzięki.
Chłopaki i panie i panowie, tak jak mówiliśmy, system licytacji zmieniliśmy. Jest otwarty i będziemy oficjalnie sobie mówić co i jak. Dlaczego mam się kierować? Ponieważ nie mam jeszcze młotka od licytatora. A narzędzia, które będziecie dzisiaj chłopaki licytowali, to kamienie, ASG i dzidy. Chłopaki, zaczynamy od dzidy, macie swój finans, tego sobie nawzajem nie zdradzamy i będę was ogólnikowo wszystkich łącznie pytał, kto i ile chce dać za dzidę. Dobra, daję piątaka. Daję 11. 12. 12 po raz pierwszy. 20. 20 po raz pierwszy. 21. 23. 26! 30! O nie! 31! 32! 60! 60 po raz pierwszy. 60 po raz drugi. Nice! Dziękuję. I kolejna zmiana, panie i panowie. Ci, którzy wylicytują już sobie coś, tak jak na przykład Glencu teraz dzidy, nadal może brać udział w licytacji, jeśli oczywiście ma finans. Więc finał finałów można mieć na przykład dwa przedmioty, albo i trzy, jeśli jesteś tak bogaty. ASG pistolet. 10, 20, 50, 51, 60. 60 po raz drugi. 70 po raz pierwszy. 75. Może 75. Coś nie obstrasz. 76 po raz pierwszy. 77. 80. 80 po raz pierwszy. I gratuluję, wygrałeś. Przerane. Panowie, kamienie. Cena wywoławcza to 1, 2, 5, 6, 10, 11, 20, 25, 20. 5,5? 30. 31. 40. 45. Ja p***** bo nic nie ma, zostanie. 45 po raz pierwszy. 50. 51 dla Szumiego po raz pierwszy. Wierzę, po k***** kamienie. Się obraził. Do Marka za 50. Nie, cofamy się. Sprzedane dla Szumiego. Chłopaki, kolejna rywalizacja. Macie 2 minuty na to, żeby zbudować domek z kart. Kto będzie miał wyższy domek, ten wygrywa. Jeśli ktoś komuś przeszkodzi, szturchnie go albo dmuchnie, od razu jest dyskwalifikowany i nie dostaje żadnej kasy. 2 minuty. 3, 2, 1. Ale mi się ręce trzęsą. Ja się potrafię ułożyć. Nie wiem. Możemy mieć tak z pół godziny więcej czasu? No co to do cholery jest? Odpowiem, no wykorzystajcie sobie kartę jako podkładkę, jeśli potrzebujecie. Ja pomyślałem, żeby wykorzystać kartę jako podkładkę. Ja to daję. Kurde! Jest! Czy mi ty tam to powiedz? W dzisiejszych konkurencjach to rozwala system po prostu. Wiesz, trochę Bartek klęca. No właśnie, przecież by się przewróciło. Proszę. Jak coś, to jest moja tutaj dla bezpieczeństwa. Że ja też mam jedno piętro. Ja totalnie nienawidzę budowania domków z kart. Nie mam do tego w ogóle cierpliwości. Patrz na Szumiego. Nie ruszajcie stoły! 30 sekund. Ale już Szymon ma talerię i taktykę, że nic nie będzie już ruszał. Jest taki wieżowiec w sumie. 20 sekund. Weźcie kiedyś fięgę. 2, 1. Koniec! Co to jest? Nie widziałeś Sky Tower? Możesz to ocenić, bo chciałbym dołożyć jeszcze jedno. No wygrałeś, no masz najwięcej. Nie liczy się. Nie, liczy się wysokość, patrzcie. No to... Porównaj. Zabrakło i tak. Czy mogę być twoją panią od, nie wiem, masażu? Za drobną opłatą? Cię czuję lekkie spięcie? Marek. Drugie miejsce. Super. Zanim rozpoczniemy kolejną konkurencję, to chciałbym, żebyście się od Andrzeja dowiedzieli o tym. Andrzej to jest nasz manekin, który jest ubrany w piękną kolekcję University of Thunder. I chciałbym was zaprosić na thunderwear.pl, ponieważ od dzisiaj, od godziny 18.00 trwa jesienna promocja. Promocja jest aktywna na wszystkich produktach, już nawet od minus 10%. Andrzej jest flexi, troszeczkę go powracałem, a chciałem pokazać, jeszcze mam plecak, który bardzo polecam. Przerzuciłem się na taki, moim zdaniem jest cool. Wbijajcie na Thunderwear i korzystajcie z promki. Do końca września jest czas. Panowie, kolejna konkurencja. Zagrajcie w kamień, papier, nożyce, kto pierwszy, drugi i trzeci. 3, 4. Jestem ostatni, ty pierwszy, ty drugi. Panowie, wasza konkurencja polega na tym, że kto szybciej przebierze Andrzeja w wojskowego, w pełny szpej, wygrywa. O kurde. No w prawie pełny szpej. Szymon, najważniejsze jest to, żeby szpej cały ubrać tak jak należy. Wszystkie zapięcia muszą być zapięte. Ręce nie mogą odpadać, nogi też, głowa też musi być na miejscu. 3, 2, 1. Stop. Ej, chyba nie jest pierwszy chłopak, którego sobie rozbieram. Co to zrobię? Gdzieś miał odbierać, nie wiesz. Gdzie jest przód, tutaj. A trzeba zrobić pakę. O! Polisz. Minęły 2 minuty właśnie w tym momencie. Dobra, Andrzej, skup się. Gdzieś, odmachaj mu też. 3 minuty, 10 sekund. Dzisiaj i koniec. 3 minuty, 30 sekund i 85 setnych. Wiecie co jest najgorsze, że teraz go musicie przebrać z powrotem. Klęczu! Jesteś gotowy? Zdejmij okulary, będzie poważnie. 3, 2, 1, start. 5 sekund. Zapasy robię. Dobra, co lepiej?
Gdzie? O, to jest. Dobra, zmęczyłem się już. Nikt nie uciechniesz mi. Ty to szybko robisz, mordo. Minuta 28 sekund. Ubieraj się, mordy. No, żołnierzu. Jak ty się zapinasz? 2 minuty 28 sekund. Tego nie potrafię. Teraz mi głowę. Gotowe. 3 minuty, 33 sekundy i 35 setnych. 3 sekundy więcej zajęło ci to. Maleczku, 3, 2, 1, start. Kubeczka, wyjmujemy. To jest tok. Nie mamy reporu. 30 sekund. Możesz nie rynek szybciej? Ty wskurwyłaś tutaj. Teraz spodnie. Skóra. 2 minuty, 10 sekund. Cyk. Proszę, jedna włożona. 3 minuty. Proszę mi tutaj nie minutować. Koniec? Finita incantata. 3 minuty 9 sekund. Spokój ducha oraz umysłu. Ja pierd... Ale to były emocje! Bardzo mi się podobała twoja, tak? Agresja. Wiem, co ty lubisz najbardziej. Kolejna licytacja, w której do wylicytowania będą rzutki, proca na metalowe kulki oraz widelce. Panowie, zaczynamy od widelców, cena wywoławcza to 10 za widelce. No to 15, no. 15 po raz pierwszy? No nie trzymaj się w napięciu. 15 po raz drugi. 15 po raz trzeci. Sprzedane dla Mareczka. Dzięki. Jedną rzecz już mam. Panowie, drugie narzędzie to rzutki. Cena wywoławcza to 20. 21, 20, 31, 40, 41, 45, 46, 70, 73, 75. Po raz pierwszy. Powinno się chyba stukać, jak jest dopiero sprzedane. Nie będę ci mówić co! Żartuję, dobra, nie będę już stukał. Specjaliści tak w komentarzach napiszą. Tak, proszę napisać, jaka jest instrukcja prawidłowego licytowania. Powinieneś mówić... Rzutki, 75 po raz pierwszy. W lęcu 80 po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? 80 po raz drugi. Czy produkt zostanie sprzedany? Rzutki za 80, uwaga, sprzedane. Gratuluję. Nie. Cena wywoławcza za procent. 150. 55. Kuba. 120. 120 po raz pierwszy. 121. 150. 200. 200 po raz pierwszy. 222. Na 245. Daję na szale samego siebie. 245 Szymon Szumnia. 240 po raz pierwszy. To jest na minutę, nie? Po raz drugi. 50. 254. 254 Szymon Szumnia. Ja... Po co to robisz? 260? 260 po raz drugi? 261. Jezus Maria, po... Szumcia. 62. 262. Mareczek. 260. Nie, nie zrobię ci tego. Dla Marka Wity, po raz drugi? 266. No nie ma cierpliwości. Powiedz mi, ile dasz rady? 280. 300. Mareczek. Po raz pierwszy? Po raz drugi? No klepaj to! Już jest... Dla Marka za 280 proca z metalowymi kulkami. To ty miałeś być seedem! Lecimy eliminować! Anaki! Kolejna konkurencja. Kto pierwszy wkręci wkręty i szybciej, ten wygrywa. Druga, pamiętajcie, wkręca trzecia. Się w lewo! Nakręcamy za 3, 2, start! O nie! Marek ma zajebisty sposób. Ale się mi też... Ej, wszyscy jesteście łeb łeb jak widzisz, jak łeb łeb, naprawdę. Co jest, stary? Głaskanko! Ale jest tak równo. O, Mareczek przyspieszył. Glęcu, przyspiesz! Im niżej, tym ciężej! A, patrz, odmawiałem posłuszeństwa! gotowe. Mareczek, jesteś pierwszy. Mówić. Szymon, przyspiesz! Ona się nie chce kręcić. Bije ją, patrz. Ale słabo to robisz, stary. Patrz, jaki Glęcu jest dokładny w tym, co robi. Mareczka. A Szymon, daj sobie spokój, gratulacje, wygrałeś. Nice. Jesteś drugi. Mareczku, za tak piękne wkręcanie nakrętki należy ci. Dzięki. Wręcuś, za drugie miejsce nakrętce. Proszę bardzo. Lepiej tu niż do kibelka, nie? Proszę bardzo. Serio? No co? Zajebiście. Panowie, proszę bardzo, woreczki dla was. Żeby było bezpieczniej, przetestujcie sobie ten worek. Nie rozerwijcie go oczywiście, ale przetestujcie sobie. Błagam was, nie wylądujcie na twarzy. Tu startujecie, tam biegniecie. 3, 2, 1, start! Szymon, musisz skakać! Jak on jest szybki! Ooo! Ja pierdykam, wywalił się! Marek pierwszy, Glęcu drugi! Ale ty się... Szymon, dawaj! Dobiegniesz! Stary, co ty zrobiłeś w ogóle? Przebiłeś worek cały! O, wow! Za ferwor walki w twoich niesamowitych skokach, proszę bardzo. O! Dziękuję. Zrobiłem pikołka dla ciebie, tyle kontentu. Było warto.
ostatnia, trzecia licytacja, której panowie spodziewaliście się pewnie wystrzałów, wybuchów i nie wiadomo czego. Ale zwykłe rzeczy, dlatego że zawsze wiedzieliście, że ostatnia jest najmocniejsza. Macie pineski, które są żartem, macie bumerang, który jest słaby, i jedną poważną i solidną broń. Wow, fuck! Wiki cię zabije. Panie i panowie, pierwszym produktem do licytacji są pineski. Cena wyławcza to 1, 2, 3. Pineski za 3 tandercoiny dla Mareczka. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Drugim przedmiotem będzie oczywiście bumerang, panowie. Cena wyławcza to 5. 6, 8, 10. 10 po raz pierwszy. 11. 11 za bumerang. Po raz pierwszy, 11 za bumerang, po raz drugi. 12. Przebiłeś sam siebie. 13. Sprzedamy. Panowie, naszym gwoździem programu dzisiejszej trzeciej już licytacji jest oczywiście, ja to nazywam pukawka, ale nazywa się to dmuchawka myśliwska. Cenę wywoławczą ustawiam na 50. 51. 500. 500! Mamy 500 po raz pierwszy. 510. 510 po raz pierwszy dla Szymona Szumniaka. Mamy te swoje pieniądze. 520. 520 za pukawkę myśliwską. 535. 535. Daję wszystko i dawaj mi to. Ile to jest? Nie wiem, mniej niż 500. Gratulacje. Nie wygrałeś tego produktu. No to ja też nie będę owijał Paweł, no nie przedłużajmy tego odcinka. All in 585. No dobrze, nie przedłużajmy tego odcinka. 696. A ty chumiczek jesteś. Przegrany! Panie i panowie, balony są zawieszone, chłopakom zaraz je pokażemy i zaczynamy finał, który będzie wyglądał w ten sposób, że... Tu jest linia, z której będziecie strzelali, starali się te balony powybijać. Zasady są takie, że rozbijając balony nie możecie podbiec do klucza, dopóki klucz nie dotknie ziemi. Ale nie może dotknąć ziemi tylko dlatego, że zawiało akurat mocniej, tylko chodzi o to, że balony już go nie utrzymają i poleci w dół. Na kluczu jest kod, ten kod klepujecie do neseserka, który znajduje się w tamtym miejscu. Panowie, będą trzy rundy. Pierwsza z waszymi narzędziami potrwa 20 sekund, druga również 20 i ostatnia aż do zbicia balonu. Narzędzia Marka to pineski, widelce oraz proca. Glęcuś zawalczy z bumerangiem, potem patykami, a raczej dzidami oraz na sam koniec lot. Szymon zawalczy z kamieniami, ASG pistolecikiem i myśliwską pukawką. No ten wiatr mnie trochę triggeruje, szkoda, że dzisiaj, ale to jest taki delikatny wiaterek, ale to wystarczy, żeby one uciekały do prawej. No niestety hali jeszcze nie mamy, ale może kiedyś. Panowie, gramy o 4000 zł, które są w neseserze. Mam nadzieję, że on dobrze pójdzie. Rozgrzejcie sobie rączki, rozgrzejcie się, bo jest dzisiaj chłodno. Nie wychodzimy w trakcie tych strzałów, rzutów i czymkolwiek za linię w kierunku balonów, dopóki ktoś nie zestrzeli balonów. Jeśli zobaczymy, że komuś klucz dotknął ziemi, od razu będzie hasło stop i nie biegniemy za linię, bo można sobie zrobić krzywdę, bo jest i pukawka, i metalowe kulki, widelce i inne dziwne rzeczy, więc uważajmy na siebie. Chłopaki, jesteście gotowi? Tak! Tak! Za 3, 2, 1, start! Startujemy! Ma 20 sekund na rzut. O! Pierwszy kill! Pineska zadziałała? O! Oj, teraz nie zadziałała. O, u Szymiego widzę skutecznie. Kurde. Panie! Działaj! Zmiana! Zmiana! Jest, w końcu coś. Nie umiem trafić w to! Nie ma amunicji! Dinozaury! Nie! Dobrze wyciłem! Jeszcze tylko kilka chwil. Zmiana! Ostatnia runda! Zbiło się, nie? Teraz. Tak, ale kamieniami najwięcej zbiłem. Mogę kibicować, bo nikomu mógłby kibicować. Nie ma amunicji. No jeszcze do Migo! Marek też, ej, Marek też jest blisko. Chyba leży. Szymon wygrał. Dobra, koniec. No już definitywny koniec. Brawo! Definitywny koniec. Chłopie, mogę iść polować na zwierzynę. Ale ci się. Do broni spadło. Gratulacje. Wygrana dla Szymiego. Biegnij do Necessera! Kodzik. Halo. Ja mówiłem, że masz 15 sekund na to? Tak? Tak. 10, 9. 2, 1, 3. 2, 1, 3. Jest. O! Pierwszy raz moja wygrana taka duża. Wszyscy mi mówili, Mateusz mi mówił, że nie wygrałem. I co? Wygrałem! Czekaj, bo teraz muszę tutaj kod ustawić. 0, 0, 0. Ten dźwięk. Słuchajcie go. O, stary. Dobry wyku. Gratulacje, mordo. Dziękuję. Zabierz do domu. Gratulacje, Szymiś. Wygrana jest twoja. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę. Piszcie w komentarzach, jakie jeszcze konkurencje moglibyśmy zrobić. I to z wami, bo liczę na to, że dołączycie do nas i będziecie razem z nami nagrywali. I subskrybujcie nasze kanały. Pozdro, cześć.